Siemanko, z tej strony Awek, a to jest gra Empire TV Tycoon, tak. Gra, w której po prostu będziemy prowadzić swój własny serial telewizyjny, właściwie cały kanał, no i będziemy na nim zarabiać, można powiedzieć, taki symulator YouTube'a w wersji rzeczywistej. I oczywiście zaczynamy standardowo od nowej gry. I na początku mamy do wyboru postacie, prawdopodobnie one niczym się nie różnią, tylko kolorkami, brodą, ewentualnie cyckami. No ale dobra, wybierzemy sobie gościa z brudką czerwoną jako mój jeden z ulubionych kolorów. Startujemy na normalu na początku, zobaczymy jak to będzie szło. I tryb arcade, czyli musimy być po prostu najlepsi na danym poziomie, tak? Zdobyć jak najwięcej sławy. I tu możemy wybrać, jaką tematyką będzie się zajmował nasz kanał. Najchętniej bym wybrał game show, ale wiadomo, mało jest programów, które zajmują się grami. Ogólnie show związanymi z grami, więc może to być ciężko. Więc myślę, że raczej pójdziemy w sci-fi, jako że ten gatunek również dosyć lubię. No i jak widzimy tutaj mamy plus 15 punktów do produkcji sci-fi i plus 10% audiencji w produkcjach sci-fi, które wypuścimy. No i zaczynamy nową grę. Mamy dzień pierwszy, myślę, że tutaj tutorial wam wyłączę i sam wszystko będę tłumaczył. Z tym nie będzie żadnego problemu. Okej, okay, jedziemy na swoje biuro. Do swojego biura właściwie. Winom oczywiście. Tu mamy swój pokoik, gdzie możemy ustalać program TV. Mamy aktualnie godzinę 14. Od 15 zaczyna się nasz czas antenowy. Jest film Junior. Okej, okay, reklamki są już dwie wrzucone. Bo właśnie zarabiamy na reklamach, tylko że musimy wypełnić 4 bloki audiencji, tak? Czyli na przykład tutaj musi nas oglądać w pierwszej reklamie 34 tysiące osób. W tym przypadku są to obojętnie jakie losowe, nie ma określonego typu. I możemy dorzucić jakiś film. Tu mamy 17 i 18, taki średni czas antenowy, więc może nie marnujmy tych najlepszych filmów. Tylko wrzućmy jakiś Roman Sidło. Z tym nie będzie żadnego problemu. A reklamy dorzucimy tu do tych dwóch po prostu. I tu jest, jako że jest najwyższy czas antenowy, możemy wrzucić same hity. Bad Girls, Western i Eat Till You Drop. Okej, okay, i reklamy. Mamy pierwszą, trzecią właściwie i czwartą. Myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś problemu ze zdobyciem tej audiencji. Dorzucimy również jakiś program, bo prawdopodobnie jeśli nie wrzucimy nic, to wtedy możemy mieć jakąś gorszą opinię. Spadnie nam fame, jak to się mówi. A tak szczerze, to tak średnio bym to chciał, tego chciał. Justin Bieber. Never say yes, say never. Never. What the fuck. Dobra, nieważne. Mój angielski jest perfect, wiem. Dobra, niech będzie. 23:00. Może chociaż mniej dzieci obejrzy. A dorośli wyłączą kanały. Dobrze. No i tu coś najsłabszego musimy dorzucić. Na reklamach myślę, żeby reklam więcej już nie wrzucać. Przynajmniej w dniu dzisiejszym. Chociaż można by się o to pokusić. Tutaj też mamy tylko 3 bloki reklamowe do wykorzystania. No i jeśli nie wykorzystamy reklamy, jeśli nie uda nam się spełnić wymagań, to po prostu otrzymujemy karę, w tym przypadku na przykład 78 tysięcy dolarów. A gdy uda nam się spełnić cel, otrzymujemy 97,500 dolarów. Więc myślę, że zarobek jest całkiem fajny. A i tu możemy jeszcze oczywiście skupić więcej audiencji na naszym programie, wykorzystując właśnie te bloki audiencji. Dobra. Przyspieszymy troszkę do 15. No jak widzimy, tutaj mamy nasz program. 45 tysięcy osób nas ogląda. No wymagana jest 34 tylko, więc mamy zaliczone oczywiście. No, elegancko. No i tu już jest normalny czas, gdzie lecą jakieś Roman Sidła. Mamy na widowni geeków. Zakochane panny w ciąży, albo po prostu grube. No i kobiety, starsze kobiety dosyć. Dobra, jedziemy sobie na następne piętro.
Jesteśmy na 9. I tu możemy zatrudnić sobie jakiegoś agenta, hakera. Różne są postacie. Na początku myślę, że przyda nam się haker, ponieważ zainwestujemy sobie nielegalne filmy, które są dosyć drogie, no ale za to potrafią naprawdę mieć dobrą ocenę, dzięki czemu po prostu szybciej zdobędziemy widzów, szybciej zdobędziemy fame. Jak na razie jesteśmy mamy 4 punkty fame'u. Tak, więc nie jesteśmy najgorsi w końcu. Okej, jest haker. Ślicznie. I zjeżdżamy na piętro zerowe. Tak, i jest illegal move seller. Wygląda jak jakiś imigrant, ale to przemilczmy, bo jeszcze YouTube zdejmie kanał. I co możemy u niego kupić? Komedię i dramat. Myślę, że komedię zainwestujemy. Okej. Tu na dole możemy sprzedawać swoje jakieś zużyte filmy, które po prostu już ktoś obejrzał, no i po prostu przez to będą miały mniejszą oglądalność, tak? Wiadomo, jak oglądacie jakiś film 5 razy w telewizji, to już wam się nie chce go po prostu oglądać. No a to wpływa negatywnie na nasz zarobek z reklam po prostu. A wiadomo, im więcej osób, tym więcej reklam. A tutaj co możemy zrobić? Dostaniemy 121 tysięcy dolarów, jeśli damy jakiś musical jutro o 23. 23 myślę, że całkiem spoko. Oj, misklik. Tak, dokładnie. Jutro o 23 z tym nie będzie żadnego problemu, bo to już jest czas taki średnio dobry. A, nie możemy dać jutro o 23. Bo mamy The Sundarzer Awards. Czyli jakieś rozdanie nagród filmowych prawdopodobnie. Okej. Okay. Faceci przybyli. Geeki ciągle. No i kobiety w ciąży. Best Sci-Fi Production. Kurczę, moglibyśmy pójść do sci-fi, tylko nie wiem, czy się z tym wyrobimy. Można tu oczywiście stworzyć własne filmy, no tylko że trzeba zapisać kogoś, kto napisze scenariusz, tak, zatrudnić aktorów, wyprodukować ten film. No a wiadomo, to jest wszystko hajs. No i z tym może być niestety ciężko. Dobra, tu mam ten blok, który powiększy ilość osób. Tu możemy banować jakieś osoby, których nie chcemy, żeby na przykład oglądały ten film, dzięki czemu po prostu zdobędziemy większą audiencję w jakimś danym bloku. Dobra, to Alabama Fried Wings bez problemu zaliczymy, myślę. A Menta Spice. Mamy na to 3 bloki do skompletowania. Więc myślę, że tu możemy to wrzucić. Nie no, na Justinie. Nie no, bez przesady. Kto będzie Justina oglądał, proszę was. Okej, okay, tu mamy największą popularność. Największą audiencję, jakby to powiedzieć, tak? Niepopularność. I można by w sumie zaryzykować tym hakerskim filmem, tylko jeśli nam się nie uda, jeśli przez kogo to zostanie wykryte, no to wtedy ponosimy karę. Tak, niestety, nie można hakować sobie filmów, piracić i wrzucać do sieci, do telewizji właściwie. Tak naprawdę. Okej. Okay. Albo w sumie Bad Girls Space Station. Tutaj mamy gatunek sci-fi, więc dodatkowo nam przybędzie widzów. Możemy oczywiście kilka tych reklam wrzucić, żeby była pewność po prostu, że nam to zaliczy bez jakiegoś większego problemu. Trzeba jakiś program dnia ułożyć na dzień następny, bo nie może być tak, że ludzie się budzą i co? Same reklamy w telewizji. Nie ma takiej opcji, naprawdę. W sumie może by nie wykorzystywać takich dobrych filmów. Dobrych. No, w miarę dobrych. Justin Bieber. Nie, Justin Bieber leci dzisiaj wieczorkiem. W nocy konkretnie. Więc wrzucimy jakąś powtórkę. I tak niech się cieszą. Przynajmniej mamy powtórkę. Mogli nie mieć nic, prawda? Okej. Okay. Tu jest jeszcze dobry czas antenowy, więc jeden blok się przyda. Z kanałem. Game show akurat, w tym przypadku. Dosyć dobrze oceniany. I co możemy tu wrzucić? Bad Girls chyba mamy dzisiaj, tak? Dokładnie. Add till you drop.
leci dzisiaj. Tylko, że to jest epizod pierwszy, więc może nie być z tym jakiegoś specjalnego problemu, bo jutro po prostu nam się pojawi epizod drugi, mam nadzieję. Okej, dorzucamy Seventh Son, Fantazji. I na koniec dnia możemy dorzucić Summer Camp, jakąś muzyczkę. Sobie starsze babci pooglądają wieczorkiem. Z tym nie będzie żadnego problemu. Okej, jak tam leci? Dobra, można troszkę przyspieszyć. A, jeszcze chciałem do hakera podbić naszego. Hakerki właściwie. Dziwne, niespotykane wręcz. Okej. Możemy ją upgrade'ować tylko. 10% mniejsze prawdopodobieństwo. No i redukuje nam karę, którą otrzymamy. Upgrade time 4 godziny. Całkiem spoko. No, misklik kolejny. No niestety łatwo jest w tej grze o miskliki. No i tu możemy sobie jeszcze reklamy kupić dodatkowe. Tylko nie wiem, czy chciałbym w to już inwestować. Ale w sumie i tak mamy tylko dwie jak na razie. Nie, to są nasze. Przepraszam was bardzo. Niestety. Tutaj jest całkiem ciekawy. Za 338 tysięcy dla nas. Kara 270. Podejrzewam, że gdybyśmy to wzięli w tym momencie, to przegralibyśmy przez tę grę. No oczywiście, nawet jeśli skończą nam się pieniądze na samej górze, mamy takie ciekawe piętro, gdzie możemy wziąć sobie pożyczkę jakąś. Tak, dokładnie. I mamy czas na spłacenie 3 dni. 600 tysięcy, 350. At till you drop, same geeki zostały. Czyż to nie jest jakiś TV game show, dokładnie. Więc kto to inny będzie oglądał jak nie geeki, proszę was. Okej. Okay. No i tak przyciągło sporo osób. Bad Girls, czyli nasz zhakowany film. Nie. Nie jest zhakowany film. Ten jest prawdopodobnie zhakowany. Tak. Okej. Okay. I cel reklamowy chyba zaliczyliśmy na dzisiejszy dzień. Zaraz, zaraz. Menta Spice. Tak, tu jest Menta Spice. Okej. Okay. Nie ma problemu. Ale to myślę, że można by wyrzucić część. Na przykład tom i tom. A zainwestujemy raczej w jakieś inne reklamy. Żeby po prostu nie puszczać w kółko, skoro i tak będziemy już za to mieli policzone. Troszkę zwolnimy, żeby nam coś nie uciekło przez przypadek. Bloki. Dobra, czyli długość po prostu tych reklam, ile trzeba bloków spełnić. Okej, 102 tysiące. Dam radę? 2 dni na wypełnienie. Myślę, że możemy spróbować. Jako, że to są losowe osoby. Okej. Gotowa na nowe wyzwania. Justin Bieber leci. Justin Bieber, 62 tysiące osób. Tragedia. Naprawdę tragedia. Okej, możemy troszkę przyspieszyć. Bibera nikt nie chce. No, tu już mamy filmy bez żadnych reklam, więc bez żadnego stresu. Fame 14. Spadliśmy. I to ostro spadliśmy. 15. Tak, powinniśmy upgrade'ować. Zdecydowanie. Zobaczymy, co nam przyniesie ten jutrzejszy film spiracony. Być może sukces, a być może wielką porażkę, naprawdę. Okej, dzień się skończył. Zaczynamy dzień drugi. Movie Awards, czyli film sci-fi. Niestety dosyć ciężko będzie nam wyprodukować tą produkcję. Jak widzimy, nie mamy żadnej wyprodukowanej, niestety. No ale cóż, pójdziemy po prostu w zarabianie na cudzych filmach. O kurczę, usunęło mi się przez przypadek. Chyba. TV show. Niech leci. I które godzinki mamy najpopularniejsze? Tutaj musimy zrobić tylko 63 tysiące wyświetleń. Więc może zróbmy to w ten sposób.
To może być bardzo ryzykowne, ale jak mówiłem, możemy dużo zyskać, naprawdę. Okej, 15 zaraz będzie. I bloki. Bloki reklamowe, które zwiększą nam audiencję. No jak na razie mamy te reklamy bez żadnej... bez żadnej audiencji, która nam się przyda. Tak, czyli możemy każdą audiencję dać. Okej, zaupgradujemy hakera naszego. Możemy zatrudnić jeszcze jedną osobę. Czyli 5% więcej z kampanii reklamowych. Możemy w sumie zainwestować tą copy z scriptwriterkę. Tylko, że 14 tysięcy na dzień. Dosyć poczujemy to w kieszeni, szczerze mówiąc. Dobra, ta się upgrade'uje. Już w hakerstwie. Okej, Menta Spice zaliczony. Dwójka. Czy trójkę też zaliczy? Space Station. Nie. Niestety nie. Spadła nam popularność na reklamach akurat. Fantastycznie. Dobra, wygasa jutro. Jutro wrzucimy jakiegoś hita. Okej. 150 tysięcy osób. To jest ten zhakowany film, nie? Nie. Tak, tak. Dobra, nieważne. Druga część zaliczona. Wciąż. Okej. Policja nas... Oj, kurczę. No i polegliśmy na samym końcu. Kurczę, ten film już ma małą świeżość, więc może być ciężko z tym, żeby to zrobić dzisiaj. No, dziadki się cieszą. Okej. Sprawdzimy sobie, jakie filmy mamy do dyspozycji. Coś naprawdę by się przydało, jakiś fajny hit, nie wiem, jakieś Star Warsy może znajdziemy. Ciężko, kurczę. Chcesz pójść znowu w nielegalne filmy? Jak nas policja złapie, to będzie ciężko. Naprawdę. Optional quest. Your little sister. Comedy film at 22. Tak, to już wiemy. Co zostało? Comedy film. Dobra, spróbujmy. Inwestycja, mam nadzieję, że będzie udana. Do naszego biura jedziemy. Na 9 piętrze. No, niestety. Nie spełniliśmy tej reklamy. No, ale cóż. Mamy jeszcze jeden dzień. Więc z tym nie będzie żadnego problemu. I Menta Spice też nie poszło. 78 tysięcy kary. Może troszkę zaboleć, tak szczerze. Z tego co czytałem po opiniach, ta gra nie jest łatwa na początku i właśnie łatwo jest się wybić na tych zhakowanych filmach. Co prawda nie jest to zbyt dobre postępowanie, no ale wiadomo, zatrudniliśmy hakerkę naszą, więc już lepiej pójdzie. Policja do nas się nie będzie aż tak bardzo przyczepiać. Dobra, i tu, jako że jest największy czas antenowy dokładnie, dorzucimy tą reklamę. Tak dla wszelkiej pewności jeszcze tutaj. A tu będzie Menta Spice. Dokładnie. I myślę, że ułożymy sobie jeszcze plan filmowy na jutrzejszy dzień. Po prostu skończymy ten odcinek, bo wiadomo, też nie ma sensu, żeby to trwało po pół godziny. I sądzę, że wam będzie taka formuła odpowiadała. Oczywiście dajcie znać w komentarzach. Wiadomo. Okej, Fantazji. 4,5. Troszkę za dużo, jak na tą godzinę. Silver. Sliver. Sliver, okej. Okay. Sorry. Tutaj przydałoby się wrzucić jakiś film o jednym bloku. Okej, okay, Summer Camp. Leci. Nie, no nie będziemy banować jak na razie. Na razie chyba nie ma takiej potrzeby. Oceanic Airplanes. Nie poszło. O kurczę. No ale dobra. Tutaj nam wyjdzie, bez problemu. Hmm.
To już są te godziny późno. Więc możemy wrzucić cokolwiek. No i został nam jeden segment. Kurczę. Dobra. Tu jest mała popularność. I dojedziemy do końca tego dnia. Zobaczymy, jak się to potoczy. Jak jest z naszym fejmem. 28. Mocno tracimy, naprawdę mocno tracimy. Musimy jednak zainwestować swoje własne produkcje. No bo niestety, fejmu na czyichś produkcjach do końca nie zrobimy. A tu właśnie chodzi o to w tej grze, przynajmniej w tym trybie, żeby zrobić 300 fejmu. 300 punktów fejmu. I wtedy kończymy rozgrywkę, tak? Okej. I ostatni film. Summer Camp, 30 tysięcy osób. A jak jest na kanałach? O! No to troszkę... troszkę tracimy do nich. Ale myślę, że bez problemu uda nam się to zarobić. W dniu dzisiejszym w grze z pewnością jeszcze te reklamy się spełnią. No ale tego dowiecie się już w następnym odcinku. Komentował dla was Awek. No i pamiętajcie, zostawcie jakąś łapkę, jeśli wam się podobało. Z pewnością zmotywuje mnie to do dalszej pracy. I również miło na to popatrzeć, prawda? Więcej osób wtedy będzie oglądało film. No wiadomo, im większa popularność, tym lepsze filmy, prawda? W takim razie ja się żegnam i do widzenia.